Pan dinozaur to ulubiona zabawka George'a. Dinozaur! George kocha pana dinozaura. Czasami George lubi straszyć Pepę panem dinozaurem. Okropne! Podczas kolacji pan dinozaur zawsze siedzi obok George'a. Co ty wyprawiasz? To byłeś ty czy twój pan dinozaur? Dinozaur! Podczas kąpieli George nie rozstaje się z panem dinozaurem. Dobranoc, Pepo. Dobranoc, mamusiu. Dobranoc, George. Dobranoc, panie dinozaurze. Kiedy George idzie spać, pan dinozaur też się z nim kładzie. Ulubioną zabawą George'a jest podrzucanie pana dinozaura wysoko, wysoko w powietrze i łapaniem go, kiedy spada. Pepa i tata świnka grają w warcaby. Wygrałam, tatusiu! O, sprytnie, Pepo. George? George, co ci jest? Dinozaur! George, zgubiłeś pana dinozaura? George zgubił pana dinozaura. Nie martw się, George. Znajdziemy pana dinozaura. To robota dla detektywa. Tato, kto to jest detektyw? Detektyw? To bardzo ważny ktoś, kto potrafi odnaleźć różne rzeczy. Ja to potrafię, tatusiu! Pepa uwielbia skakać w kałużach. Uwielbiam kałuże. Pepo, jeżeli chcesz wskakiwać w kałuże, musisz założyć kalosze. Dobrze, mamo. George też lubi skakać w kałużach. George, jeżeli wskakujesz do kałuży, musisz założyć kalosze. Pepa lubi opiekować się swoim młodszym braciszkiem George'em. George, poszukajmy większych kałuż. Pepa i George świetnie się bawią. Pepa znalazła małą kałużę. George wskoczył do ogromnej kałuży. Spójrz, George, tam jest naprawdę wielka kałuża. George chce pierwszy wskoczyć do kałuży. Stój, George! Muszę sprawdzić, czy tu jest bezpiecznie. Dobrze, możesz tu wskoczyć. Nie płacz, George! Muszę cię pilnować. Pepa i Suzy lubią bawić się w pokoju Pepy. George też. Nie, George! Ta gra jest dla dużych dziewczynek. Baw się swoimi zabawkami. Pepa i Suzy chcą grać same. Ja będę malutką wróżką. Pomacham magiczną różdżką i zamienię cię w żabę. George nie chce się sam bawić.
chciałby się pobawić z dziewczętami. Nie, George! Gram z Suzy! Ty musisz się pobawić gdzieś indziej! George czuje się samotny. Chce się bawić z Pepą. George! Potrzebna mi pomoc. Robię ciasteczka czekoladowe. Ktoś musi wylizać miskę. George lubi pomagać mamie przy robieniu ciasteczek. Ale najbardziej lubi zabawę z Pepą. Me, chcę być pielęgniarką. A ja będę doktorem. A kto będzie naszym pacjentem? George! Pepa i Suzy lubią zabawę w pielęgniarkę i lekarza. George także. Pepa rozpoczęła badanie. No, George, weź głęboki wdech i kaszlnij. Chodźcie! Babcia Świnka i dziadek Świnka mają papugę. Pepa, George, to nasza papuga. Ma na imię Poli. Ładna Poli. Ładna Poli! Jestem sprytną papugą. Jestem sprytną papugą! Mamusiu, czemu Poli powtarza wszystko, co powie babcia? Papugi to lubią. Pokażę ci. Witaj, Poli. Witaj, Poli! Słodka mała papuga. Słodka mała papuga! Chodźcie wszyscy. Herbata. Pepo, George, chodźcie. Upiekłam tort. Idziemy, babciu. Pepa i George uwielbiają ciasto czekoladowe, ale dzisiaj bardzo im się śpieszy do zabawy z papugą. Skończyłam! Ale jesteś hałaśliwa! Babciu, możemy odejść od stołu? Pójdziemy do papugi Poli. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu? Biegnijcie! Hurra! George, powiedz coś do Poli. George jest troszkę onieśmielony. Witaj. Witaj. Pepa i George doskonale się bawią z papugą Poli. George znalazł kryjówkę w samą porę. 10. Gotów czy nie? Nadchodzę. Pepa musi zgadnąć, gdzie George się schował. Znalazłam. Pepa znalazła George'a. George, znalazłam cię bez trudu. Teraz kolej Pepy, żeby się schować. Raz. 3. Pomogę George'owi liczyć. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze, George, otwórz oczy. George musi zgadnąć, gdzie ukryła się Pepa. Aha. Pepa nie schowała się pod stołem. George, spróbuj poszukać jej na górze. Pepy nie ma pod łóżkiem. Co to za dziwny hałas? Pepa nie ukryła się za zasłoną. I znowu ten dziwny dźwięk. Co to może być?
George znalazł kryjówkę Pepy. Pepa i George idą razem do przedszkola. George będzie tam pierwszy raz. George? Nie możesz się już doczekać przedszkola? Tato, czy George nie jest za mały, żeby iść do mojej grupy? Wszystko będzie dobrze, Peppo. Ty i pan dinozaur zaopiekujecie się nim w przedszkolu. Dinozaur! A ja się chcę bawić ze starszymi dziećmi, a nie z George'em i jego dinozaurem. No, no, Peppa wcale nie chce, żeby George był w jej grupie. Jesteśmy! Tato, jesteś pewien, że George nie jest za mały? Poradzi sobie. Dobrze. Może iść. Pa, pa! Madame Giselle opiekuje się dziećmi w przedszkolu. Dzień dobry. To jest mój młodszy brat. Witaj, George. Chciałabym mieć takiego braciszka jak George. Naprawdę? Cześć, jestem pies Dany. To jest dinozaur? To jest zabawka dinozaur. Dinosal. Cudownie. Dinosal. Dinosal. Naprawdę przerażający. Cudownie. George to mój młodszy braciszek. Jest cudowny. Mama świnka pracuje przy komputerze. Tata świnka robi zupę na obiad. Tato, możemy pójść do mamy i zobaczyć, jak pracuje? Tak, pod warunkiem, że nie będziecie przeszkadzać. Ma dzisiaj dużo ważnej pracy. Dzięki, tato. Mama świnka ma bardzo ważną pracę do zrobienia. Mamusiu, czy możemy z George'em usiąść koło ciebie i popatrzeć, jak pracujesz? Tak, jeżeli oboje będziecie cichutko. Peppa i George uwielbiają patrzeć, jak mama pracuje przy komputerze. Mamo, będziemy mogli pograć w grę komputerową Wesoły Pan Kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Peppo, nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George, tobie też nie wolno. Peppo, dość! Przepraszam, pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato świnko! Tato świnko! Co się dzieje, mamo świnko? Tato świnko, czy naprawisz komputer? Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato świnko. Tata świnka zajmie się naprawą komputera. George bawi się piłką w ogrodzie. Peppa też chce się pobawić. George, wszystko robisz źle. Tak się łapie piłkę. A nie tak. W ten sposób. Jaką sprytną małą świnką jest Peppa. George, wracaj, ty mała świnko.
Pepa za bardzo dokucza George'owi. Pepo, dokuczasz George'owi? Ach, nie, mamusiu. Uczę go, jak łapać piłkę. Serio? Wiem, jaka gra go nauczy łapać piłkę. Nazywa się Świnka w środku. Pepo, weź piłkę i ustaw się tam, a ty, George, stań tutaj. Dobrze. Musicie rzucać piłkę do siebie i starać się mocno ją złapać. Ja będę świnką w środku. Mamusia jest świnką w środku. Łap, George. O, pudło. George złapał piłkę. Brawo, George. Teraz rzuć piłkę do Pepy. Już, rzucaj. Potrzebuję okularów, żeby dobrze widzieć. Kiedy tata świnka ma na nosie okulary, wszystko wygląda dobrze. Ale kiedy tata świnka je zdejmuje, nie widzi wyraźnie. Wszystko jest rozmyte i niewyraźne. To bardzo ważne, żeby tata świnka wiedział, gdzie odłożył okulary. Czasami tata świnka gubi swoje okulary. Pepa, George, widzieliście gdzieś okulary taty świnki? Nigdzie ich nie może znaleźć. Nie, mamo. Pepa i George nie wiedzą, gdzie są okulary taty świnki. Okropne. Tata świnka nic nie widzi bez okularów i staje się okropnie nerwowy. Bez okularów tata świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato, pomożemy ci szukać okularów. Dobry pomysł, Pepo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuję się. Pepa i George szukają okularów taty. Pepa zajrzała pod gazetę, ale okularów taty świnki nie znalazła. O! George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. O! Sprawdźmy na górze, w sypialni rodziców. Łap! Co to? Dinozaur! Dinozaur! Dziadku, co robisz? Sadzę te nasionka. Nasionka? A co robią nasionka? Z nasionek wyrastają rośliny. Robię małą dziurkę w ziemi i wrzucam nasionko. Potem zasypuję je ziemią i podlewam. Wszystko, co widzicie w moim ogrodzie, wyrosło z takich maleńkich ziarenek. Nawet ta wielka jabłoń? O, tak! Z tych małych ziarenek wyrośnie takie małe drzewko owocowe, jak to. O! A ta mała jabłonka zamieni się w wielkie drzewo owocowe, jak to. Wow! A w tych jabłkach są kolejne nasionka. Żeby było więcej jabłoni. No właśnie. Dziadku, dziadku! Chcę posadzić nasionko. Czy chciałabyś posadzić truskawkę? O tak! Z tego nasionka wyrośnie mała, śliczna, zielona roślinka. Najpierw zrób mały dołeczek. Potem wsadź ziarenko i zakryj je ziemią. Czy podlać je za ciebie? Nie, nie. Sama chcę.
chcę podlać. Dobrze. Teraz poczekamy, aż wykiełkuje. Peppa i George czekają, aż wyrośnie roślinka. Peppa, George, mama i tata jedzą wspólne śniadanie. Jest piękny, słoneczny dzień. Peppa i George nie mogą się doczekać, kiedy pójdą pobawić się do ogrodu. Mamo, możemy pójść się pobawić? Będziecie mogli wyjść, kiedy dokończycie śniadanie. George, nie pij tak łapczywie. George za szybko wypił sok i teraz ma czkawkę. Możemy już wyjść się pobawić? Nie, bo George ma czkawkę. George'owi już przeszła czkawka. Prawda, George? No dobrze, możecie iść się bawić, ale opiekuj się George'em. Peppa i George uwielbiają bawić się w ogrodzie. George, rzucę do ciebie piłkę, a ty ją złapiesz. George, proszę przestań czkać. George! Teraz ty rzucasz piłkę do mnie, a ja muszę ją złapać. George! Niestety. Czkawka George'a psuje całą zabawę. George, wiem, jak pozbyć się czkawki. Zrób dokładnie to, co powiem. Pokłasz swój czubek głowy i brzuszek. Dobrze, już nie masz czkawki. Dzień. Peppa i George jeżdżą na rowerach. Przepiękna dynia, tato świnko. Tata świnka jest bardzo dumny ze swojej dyni. Dynie to jedyne, co umiem uprawiać. Może dlatego, że przepadam za ciastem z dyni. Chodź, George. Dany, Suzy, Rebeka. Peppa i jej przyjaciele, Suzy owca, pies Danny i królik Rebeka jeżdżą na rowerach. George jeździ na trójkołowcu. Bardzo wolno jedzie. Ścigajmy się do dyni, taty świnki. Jeżeli będziemy się ścigać do dyni, to musimy bardzo uważać, żeby w nią nie uderzyć. Tata byłby bardzo zły, gdybyśmy zepsuli dynię. Nie martw się, Peppo. Jedźmy! Peppa i jej przyjaciele ścigają się do dyni taty świnki. Hej, uważajcie na dynię! Hurra! Peppo, uważaj! Dynia taty! Wybacz, tato. Patrzcie na George'a, jak wolno jedzie. George nadal jeździ na dziecinnym rowerku. Ty też masz dziecinny rowerek. Masz doczepiane kółka. Ja umiem jeździć bez doczepianych kółek. My. Ja też. Ja też. Zjeżdżajmy jeszcze raz. Jedziesz z nami, Peppo? Nie, ja zostanę tutaj. My. Na razie. Peppa już nie chce mieć doczepianych kółek. Tato, ja już nie chcę mieć kółek. Myślisz, że sobie bez nich poradzisz? Tak. Dobrze, Peppo, zdejmijmy je. Mama świnka zrobiła specjalne pudełko dla Peppy. Peppo, to pudełko jest tylko dla ciebie. Dziękuję, mamo. Możesz w nim chować swoje sekretne drobiazgi. Ale co ja tam mogę wkładać? Och, tylko ty możesz o tym zdecydować. To twoje sekretne pudełko. Już wiem, co tam mogę schować. Dobrze, ale nikomu nie mów. Nikomu nie powiem. Ani George'owi, ani tacie. To będzie sekret. George, to moje sekretne pudełko. Jest puste. Muszę znaleźć coś,
co mogę tam schować. George chce pomóc Pepie. Nie, George. Tylko ja mogę wiedzieć, co będzie w pudełku. Musisz chwilę poczekać na zewnątrz, aż coś wybiorę. Pepa wybiera sekretne drobiazgi. Teraz moja skrzyneczka jest pełna. George, nie możesz zaglądać do środka. George chciałby wiedzieć, co jest w środku sekretnego pudełka Pepy. Jeżeli chcesz, możesz spróbować zgadnąć. Dinosaur! George myśli, że Pepa schowała do pudełka dinozaura. Och, George! Bez przerwy mówisz tylko o dinozaurze. Tak czy siak, dinozaur jest za duży, żeby się zmieścił w pudełku. George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Peppo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak. Jest piękny, słoneczny dzień. Peppa z całą rodziną wybrali się do parku. Będą puszczali latawiec. George będzie pierwszy puszczał latawiec. George biegnie najszybciej, jak potrafi. Ale latawiec nie chce polecieć. George, nie tak! Ile to robisz? Biegniesz za wolno. Teraz moja kolej. Peppa biegnie najszybciej, jak potrafi. Latawiec nadal się nie wznosi. Och, latawiec nie będzie latał, jeżeli nie będzie wiatru. I nieważne, jak szybko biegniesz. O. Ach, musimy poczekać. Może w końcu zerwie się wiatr. O. Hej! Wiatr się zerwał. Nareszcie wieje i latawiec może latać. Wiatr jest silny. Wiatr jest nawet teraz bardzo silny. George! O! Peppo! Dziękuję, tato. Teraz tata świnka puszcza latawiec. Wyżej, wyżej! Tata świnka świetnie sobie radzi. Wow! Tak, jestem ekspertem od latawców. Uważaj na drzewa, latawiec może się zaplątać w gałęzie. Spokojnie, poradzę sobie. Jest piękny, słoneczny dzień. Peppa i jej rodzina wybierają się na piknik. Tata świnka pakuje potrzebne produkty. Tak, mamy wszystko. Koc, chleb, ser, pomidory i lemoniada. Czy niczego nie zapomnieliśmy? Truskawkowe ciasto mamy! Dobrze, córeczko. Tylko sprawdzałem, ciasto owocowe mamy też przyniosłem. Czy wszyscy gotowi? Jasne! To w drogę! Popatrzcie, to idealne miejsce na piknik. Jej, czuję się cudownie. Czy nie powinniśmy poćwiczyć? Najpierw coś zjem, a potem się zdrzemnę. Nie mam ochoty na gimnastykę. Myślę, że tata powinien poćwiczyć. Ma za duży brzuszek. Nie, masz racji, Peppo. Ale pogimnastykuję się chętnie, bo bardzo to lubię. Zjemy coś. Dobry pomysł, mamo świnko. Jestem głodny. Przepyszne. Ach, jestem zmęczony. Przecież chciałeś pobiegać, tato świnko. Później. O, tu jest
jest Stafi kaczki. Mamo, możemy je nakarmić? Tak, proszę, to reszta chleba. Peppa i George lubią karmić kaczki. Mamo, one wciąż są głodne. Nie mamy więcej chleba. To... Mama i tata świnka sprzątają dom. Och, mama świnka i ja znaleźliśmy to stare pudło na strychu. O! Czy ktoś zgadnie, co jest w środku? Nie. Jest pełne instrumentów muzycznych. Wow! Są stare i zakurzone. Na tych skrzypcach grałam, jak byłam mała. Mamusiu, czy zagrasz teraz? Już bardzo dawno grałam. Proszę, mamo, zagraj nam. Chyba nie zapomniałam. Brawo! Mamusiu, czy ja mogę zagrać? Trzymaj je tak. Tak, mamusiu. Wielkie nieba. To chyba nie tak powinno brzmieć. George też chce spróbować. Tak je trzymaj, George. To też nie brzmiało dobrze. Niełatwo jest grać na skrzypcach. Peppo, może lepiej pójdzie ci gra na bębenku. Dziękuję, tato. Od razu lepiej. Peppa uwielbia grać na bębenku. Ha, ślicznie. Tak, to brzmi świetnie. A to stary akordeon taty świnki. Grałem na nim dla mamy świnki na pierwszym spotkaniu. O, tato świnko, pamiętam ten dźwięk. George też chce zagrać na akordeon. Peppa i George pomagają babci w ogrodzie. Jaki piękny motyl. Dziadku, czemu motyle wyglądają jak kwiaty? Cóż, bo zdobywają pożywienie z kwiatów. Jak? Mają bardzo długie języki. Dłuższe niż mój? Och, tak. Języki motyli są o wiele dłuższe niż twój. Dzięki nim wysysają z kwiatu nektar. Peppo, motyl myśli, że jesteś kwiatkiem. Nie jestem kwiatkiem. Jestem świnką Peppą. Jest taki piękny. Chciałabym być motylem. Peppa bawi się, udając motyla. Jestem motylkiem. George też chce się bawić. George, to ja jestem motylem. Baw się w coś innego. Już wiem. Możesz być okropnym robalem. Tak, tak, jestem motylem. Ojej, George nie chce być robalem. Też chce być motylem. George, kiedy jeszcze byłem małą świnką, bardzo często udawałem, że jestem robalem. Bardzo łatwo udawać robala. Zaraz ci pokażę. Najpierw powinieneś położyć się płasko na ziemi. Potem wijesz się i skręcasz. Jestem wijącym się robalem. George bawią się w sypialni rodziców. A to co? Peppa znalazła pudełko pełne starych ubrań. Wow! To kapelusz taty. A to jest sukienka mamy. George, przebierzmy się i udawajmy, że jesteśmy mamą i tatą. To kapelusz taty. A tu masz płaszcz taty. Witaj,
świnko. Teraz moja kolej. To sukienka mamy. A to jej kapelusz. Tato świnko, gdzie masz swoje buty? Ja też potrzebuję jakichś butów. Teraz wyglądam pięknie, jak mamusia. Pepa znalazła kosmetyki mamy. Aha! Troszeczkę pudru. Ach, ślicznie! Teraz troszkę śminki. Jaka śliczna mama świnka. Chodźmy, tato świnko. Już pora do pracy. Mama świnka pracuje przy komputerze. Cześć, Pepo. Witaj, George. Co powiedziałaś? Pepo, powiedziałam dzień dobry. Nie jestem świnką Pepą, tylko mamą świnką. Ach tak, oczywiście. Dzień dobry, mamo. Witaj. Pepo, gdzie masz buty? O, zgubiłam. Cóż, na pewno się znajdą. Może poszukamy ich w ogrodzie. Tak. Wszyscy szukają butów Pepy. Mama szuka na grządce z kwiatami. Ale butów Pepy tu nie ma. O. Tata świnka zagląda do taczki. Ale butów Pepy też nie znalazł. O. Pepa i George szukają w doniczkach. Nadal nigdzie nie ma butów. Och, szukaliśmy już wszędzie, ale butów Pepy nigdzie nie ma. Buty Pepy zginęły. Teraz nie mam już żadnych butów. Biedna Pepa, twoje buty były dosyć stare. Kupimy ci nowe. Czy kupicie mi czerwone, mamusiu? Oczywiście, kochanie. George, będę miała nowe czerwone buty. Mama świnka i Pepa poszły do sklepu pani Królik. Dzień dobry, pani. Witam, panie. Chciałybyśmy kupić nowe buty dla Pepy. Czerwone. Jestem pewna, Pepo, że znajdziemy dla ciebie buty. Czerwone. Proszę. Oczywiście czerwone. Wow. Nowe czerwone buty. George i tata świnka grają w warcaby. Och, dobrze, George. Tato, tato! Mam nowe buty! Czerwone! Ach tak, czerwone. Mamo, dobrze wyglądam? Tak, Pepo, wyglądasz bardzo elegancko. George, podobają ci się? Na festynę. Są wszyscy przyjaciele Pepy. Candy Kot, Suzy Owca, Dany Pies, Rebeka Królik i Pedro Kucyk. Witaj, Pepo! Uwielbiam festyny. Ja też. Co ty lubisz? Malowanie twarzy. Ja lubię balony. A ja najbardziej lubię dmuchany zamek. Mnie się podoba wszystko. To wspaniały wybór, Pepo. Do zobaczenia, Pepo. Do zobaczenia. George, a co ty lubisz najbardziej? Dinosaur. Ojej, ale na festynie nie ma dinozaurów. Może znajdziemy balon w kształcie dinozaura? Jesteś pewien, że mają balony w kształcie dinozaurów? Jestem przekonany. Może my najpierw pomalujemy sobie z George'em twarze? Oczywiście. Pani Królik pomalowała przyjaciół Pepy w tygrys. Gotowe, Suzy. Teraz wyglądasz jak tygrys. Dziękuję, pani. Podoba mi się twoja twarz. Czy jesteś kotem? Nie, jestem tygrysem. Pepo, czy chcesz pomalować twarz? O tak. Może mogę być słoniem? Ojej, nie wiem jak namalować słonia. Nie chcesz być tygrysem?
Cóż, niech będzie tygrys. Gotowe, Pepo. Jesteś tygrysem. Jestem tygrysem. George, a kim ty chcesz zostać? Dinosaur. Dinozaur? A może tygrys? Tygrysa umiem najlepiej. Jestem tygrysem. A ja też. Tygrysy nie szczekają. Skąd to wiesz? Bo tygrysy to duże koty. Dzisiaj są urodziny mamy świnki. Tata świnka zrobił mamie śniadanie do łóżka. Wszystkiego najlepszego, mamo świnko. Peppa i George namalowali dla mamy urodzinową laurkę. Wszystkiego najlepszego! O, cudowna niespodzianka urodzinowa. Będzie ich więcej, moja droga. Ciesz się śniadaniem urodzinowym i odpoczywaj. przepyszne. Już, musimy wszystko przygotować. Tata świnka zrobił dla mamy tort urodzinowy. Musimy jeszcze zapalić świeczki. Raz, dwa... Już idę. Mama świnka skończyła jeść urodzinowe Mama śniadanie. Idzie. O nie, jeszcze nie wszystko gotowe. Kto tam? Mama, czy mogę wejść? Nie, nie! Czy coś przede mną ukrywacie? O nie, nic się nie dzieje. Ale nie możesz wejść. Jasne. Kochanie, może się zrelaksujesz i posiedzisz w pokoju. Dobry pomysł. W końcu to twoje urodziny. Dobrze, Pepo. Sama wiem, jak trafić do pokoju. Tu masz ciekawą gazetę. Dziękuję, Pepo. I jeszcze miła muzyka. Dziękuję, Pepo. Potrzebujemy tyle świeczek, ile mama ma lat. Raz, dwa, trzy. Ojej, mamy za mało świeczek. Tato, ile mamusia ma lat? Powiem ci na ucho, córeczko. Jej, to dużo. Myślę, że trzy świeczki zupełnie wystarczą. Tort urodzinowy dla mamy jest gotowy. Hurra! Zostało nam jeszcze udekorowanie pokoju. Peppa i George jedzą swoją ulubioną potrawę. Spaghetti. Okropny hałas. Skończyłam! Ach, nareszcie chwila ciszy. O! Co to? To jest ząb. A skąd się tutaj wziął? Pepo, powinnaś przejrzeć się w lustrze. O! To mój ząb. Wypadł mi. Nie martw się, Pepo, to ząb mleczny. One powinny wypadać. Wyrośnie mi nowy, mamo? Tak, na pewno, Pepo. A to znaczy, że przyjdzie do ciebie zębowa wróżka. Zębowa wróżka? Tak, zębowa wróżka. Jeżeli dziś wieczorem położysz ząb pod poduszką, to zębowa wróżka... Zębowa wróżka weźmie ząb, a w zamian za niego zostawi ci lśniącą monetę. Kiedy dorosnę, chcę zostać zębową wróżką. A ty kim chcesz zostać, jak dorośniesz, George? Dinosaur. Dinozaurem? Szybko, George, pora spać. Czekamy na zębową wróżkę. Zanim się położycie, umyjcie zęby. Pepo, co robisz? Myję mój ząb, żeby był ładny i czysty dla zębowej wróżki. Peppa bardzo spieszy się do łóżka. Wkłada pod poduszkę ząb dla zębowej wróżki. Dobranoc, Pepo i George'u. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Dzisiaj Peppa z rodziną będą jeździć swoim czerwonym samochodem. A może opuścimy dach? Tak, proszę. Peppa i George uwielbiają samochód. Czy wszyscy gotowi? Gotowi! Gotowi! No to w drogę!
nasze auto. A nasz samochód lubi nas, prawda? Ojej, samochód dziwnie się zachowuje. Aha. Co to, tato? Niestety nie wiem. Pojedźmy do warsztatu dziadka psa. On to naprawi. Dobry pomysł, mamo świnko. Dziadek pies prowadzi warsztat. Bardzo dobrze naprawia samochody. Ojej, tato świnko, twój samochód jest uszkodzony. Możesz to naprawić, dziadku psie? Tak, ale zajmie mi to cały dzień. Och. Szkoda, chcieliśmy pojechać na wycieczkę. Spokojnie, na czas naprawy pożyczę wam ten samochód. Hurra! Dziękuję, dziadku psie. Chcecie opuścić dach? O tak, proszę. Trzeba tylko nacisnąć czerwony guzik. Jakie sprytne urządzenie. O! Jak wrócicie, samochód będzie już gotowy. Dziękuję, dziadku psie. Do zobaczenia. Do widzenia. Pa, pa. Do widzenia. Ho. Pepa i jej rodzina podziwiają samochód. Ileż tu przeróżnych przycisków. Babcia i dziadek wymyślili dla Pepy i Georgia zabawę w poszukiwacze skarbów. Babcia świnka rysuje mapę skarbów. Dziadek świnka zakopuje skarb w sekretnym miejscu w ogrodzie. Dziadku świnko, czy skończyłeś? Pepa i George zaraz tu będą. Już, zaraz będę gotowy, babciu świnko. Pepa z rodziną już przyjechali. Już, dziadku świnko, już są. O, już prawie skończyłem. Dziadek skończył w samą porę. Babciu świnko, jesteśmy. Aciu Inka. Ach, witajcie, moje maleństwa. Dziadek świnka. Papa Inka. Ahoj, moje złote serduszka. Pepo, Georgiu, czas na poszukiwaczy skarbów. Gdzieś w naszym ogrodzie zakopany jest skarb. Jej, skarb. Gdzie on jest? Sami musicie go poszukać. O, to jest mapa dla Pepy. A George może założyć kapelusz piracki. Ahoj, witaj, kapitanie George. Ta mapa jest za trudna. Tato, pomożesz nam? O tak, Pepo, znam się na mapach. Faktycznie skomplikowana. Oho, tato świnko, wstydź się, trzymasz mapę do góry nogami. Tak podejrzewałem. To łatwe. Czerwony krzyż pokazuje, gdzie jest ukryty skarb. A gdzie w ogrodzie są te dwie jabłonie? No nie wiem. Podpowiedzieć ci? Tak, proszę. Pierwsza podpowiedź jest w butelce. Ale gdzie jest butelka? Już ją widzę. Mama i tata świnka zrobili śniadanie dla Pepy i Georgia. Śniadanie gotowe. Pepa ma czerwone kropki na twarzy. Mamo, nie czuję się dziś za dobrze. Ojej, Pepo, chyba jesteś chora. Och, spokojnie, zadzwonię do doktora Niedźwiedzia. Doktor Niedźwiedź, słucham. Pepa źle się dziś czuje, ma calutką buzię w wysypce. Niech Pepa zostanie w łóżku, a ja przyjdę z wizytą. Doktor Niedźwiedź przyszedł jak obiecał. Witaj, Pepo. Jak się czujesz? Nie za dobrze. Pokaż mi język, proszę. To nic poważnego. Pepa ma tylko wysypkę. Dostanę lekarstwa? Wysypka szybko zejdzie. Ale jeżeli chcesz, mogę ci przepisać jakieś lekarstwo. Tak, proszę. Ostrzegam cię, że to nie będzie smaczne. Otwórz szeroko buzię. Ojej, okropne! Moja droga, jesteś bardzo dzielną dziewczynką. Pepa musi zostać w łóżku.
Zadzwonię później, żeby sprawdzić, jak się miewa. Czy ktoś może ją odwiedzać? O tak, oczywiście. Wysypka nie jest zaraźliwa. Do widzenia. Do widzenia, doktorze Niedźwiedziu. Mamo, czy mogę już wstać? Doktor Niedźwiedź kazał ci zostać w łóżku przez jakiś czas. O, ale to takie nudne. Doktor powiedział, że możesz przyjmować gości. Czy Suzy Owca może mnie odwiedzić? Suzy Owca jest najlepszą przyjaciółką Pepy. Zadzwonię do Suzy Owcy. Witam, pani Świnko. Pepa chciała porozmawiać z Suzy. Witaj, Suzy. Bardzo się cieszą, bo dzisiaj zaczął padać śnieg. Mamo! Możemy pobawić się na śniegu? Tak, ale musicie się ciepło ubrać, bo na zewnątrz jest mróz. Hurra! Nie zapomnijcie założyć czapek, szalików i rękawiczek. Na zewnątrz jest bardzo zimno, dlatego Pepa i George muszą założyć czapki, szaliki i rękawiczki. Chodź, George! Pepa i George robią ślady na śniegu. Pepa i George uwielbiają robić ślady na śniegu. Ojej! To nie jest śmieszne. George, porzucajmy śnieżkami. Pepa zrobiła śnieżkę. Pepa i George świetnie się bawią. George, wracaj, ty mały prosiaku. Ojej, ta gra robi się nieprzyjemna. Pepo, George, dzisiaj idziemy do Zamku Wichrów. Co to jest Zamek Wichrów, tato? To zamek na bardzo wysokim wzgórzu. George lubi zamki. Zamek Wichrów to jakieś okropne nudy dla chłopaków. Nie, Pepo, spodoba ci się. Z Zamku Wichrów jest piękny widok. Możesz nawet zobaczyć domek babci i dziadka. Wow, chodźmy! Ja będę pilnował drogi, a mama poprowadzi. Na pewno, tato Świnko? Kiedy pilotujesz, zawsze błądzimy, a ty się dąsasz. Och, dzisiaj na pewno nie będziemy błądzić, a ja się nie dąsam. Zamku Wichrów, nadchodzimy! Czy już dojeżdżamy? Jeszcze nie. O! Chcecie zagrać w jakąś grę? O tak! Zagrajmy w szpiega. Dobrze, ja zacznę. Tata Świnka musi na coś spojrzeć, a inni będą zgadywali, co to za rzecz. Widzę moim okiem szpiega coś koloru czerwonego. Czerwony! Sukienka jest czerwona! Nie, to nie sukienka. Samochód! Zgadza się, nasz samochód. Teraz ja widzę moim okiem szpiega coś niebieskiego. Koszula George'a. Nie. Czy to coś w samochodzie? Nie. Wiecie? Nie. Niebo. Niebieskie niebo. Wygrałam. Tato Świnko, czy wiesz, gdzie jedziemy? Dokładnie wiem, gdzie jedziemy. Chociaż ta droga nie wygląda dokładnie tak, jak na mapie. Och, tato Świnko, zgubiliśmy się. Nic podobnego. To jak stąd dotrzemy do Zamku Wichrów? Daj mi jeszcze chwilkę. Już wiem. Zadzwonimy do dziadka. Nie ma potrzeby dzwonić do babci i dziadka. Dojadę do Zamku Wichrów bez niczyjej pomocy. Grajmy, George! Za mocno rzuciłeś piłkę, George. A to znaczy, że ja wygrałam.
teraz moja kolej. Znowu wygrałam. Pepo, George'u, dzisiaj odwiedzi nas wasza starsza kuzynka, Chloe. Hurra, kuzynka Chloe. George, Chloe to taka duża dziewczynka jak ja. Nie smuć się, jeżeli uzna, że jesteś za mały, żeby się z nami bawić. Jestem pewien, że Chloe chętnie będzie się z wami bawić. Chloe przyjechała. Ciocia Świnka przyprowadziła Chloe, żeby spędziła cały dzień w domu Pepy. Chloe jest kuzynką Pepy i George'a. Jest od nich trochę starsza. Witaj, Chloe. Witaj, Pepo. Witaj, George. Do zobaczenia. Chcecie się pobawić? Tak, zagrajmy w berka. Pepa uwielbia zabawę ciągle w berka. Gracie w berka? To zabawa dla małych dzieci. O, bawimy się w berka, bo mały George bardzo to lubi. Dobrze, pobawmy się z George'em, ale na zasadach dla starszych, a nie dla małych dzieci. Zgadzam się. Gramy! Pepo, teraz ty! Nie złapiesz mnie! Pepa jest berkiem. Musi złapać Chloe i George'a. Nie złapiesz mnie! George, ciebie bardzo łatwo dogonię. Jesteś mały. Tak nie można. Pomagasz George'owi. To dlatego, że jest mały. Chcesz, żebym ci pomagała? Nie, nie potrzebuję pomocy. Jestem dużą dziewczynką. No to już, Pepo, spróbuj nas złapać. Nie złapiesz nas. Nie, uda ci się. Znudziła mi się ta gra. Zagrajmy w coś innego. Dobrze. Znam bardzo dobrą grę dla starszych dzieci. Nazywa się Sprytny Lis. Sprytny Lis? Chcę zagrać sprytnego lisa. Przyszedł czas podwieczorku. Mama Świnka ma dla wszystkich niespodziankę. Dzisiaj jest dzień naleśników. Naleśniki przepyszne. Aha! Uwielbiam naleśniki. Wszyscy lubią naleśniki. Jestem ekspertem w podrzucaniu naleśników, możecie wierzyć. Na pewno, tato Świnko. Ostatnio się zezłościłeś, jak ci upadł naleśnik na podłogę. Wcale się nie zezłościłem. Miałem tylko kłopot z patelnią. Mamo, czy my też możemy zrobić naleśniki? Tak, pomożecie zrobić ciasto. Najpierw wsypuję mąkę do garnka. Teraz dodaję jajka. Teraz mleko. I wszystko dokładnie mieszam. Mogę pomieszać, mamo? Tak, oczywiście, Pepo. Pepa uwielbia mieszać. George też chce pomieszać. Nie, George, nie tak. Dobrze, dość tego mieszania. Usiądźcie przy stole, a ja usmażę naleśniki. Mama Świnka przerzuca naleśniki. Hurra! Podrzucaj wyżej, mamo Świnko. Pokażesz nam jak, gdy będziesz przerzucał swoje naleśniki. Pierwszy naleśnik jest dla George'a. Mama Świnka polała syropem naleśnik George'a. Przepyszne. Ten naleśnik jest dla Pepy. Możesz podrzucać wyżej, mamo Świnko? Mama i tata Świnka wychodzą wieczorem. Babcia Świnka i dziadek Świnka zaopiekują się dziećmi. Babcia Świnka i dziadek Świnka! Baba Inka, dziadek Inka! Witajcie, moje maleństwa! Witajcie! Pepo, George, do łóżek, już! Dobranoc, moje małe świnki. Dobranoc, pchły na noc. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Słodkie maleństwa. A teraz szybko spać. Tak, mamo. Bądźcie grzeczni. Mama Świnka i tata wychodzą. George są bardzo grzeczni. Zasnęli tak, jak im kazała mama Świnka. Tak, opieka to nic trudnego.
George, czy już śpisz? Jakieś dziwne hałasy. Myślę, że powinienem iść na górę. La, la, la. Pepo, George'u, czy już śpicie? To dziwne. Chyba śpią. Tak, wygląda na to, że to jednak nie Pepa i George hałasowali. To jest nauczycielka tańca. Aha, ty pewnie jesteś Pepa, a ja jestem Madame Gazelle. Witam, Madame. O, urocza. O, witam na naszej pierwszej lekcji ćwiczeń baletowych. Przyjadę po ciebie. Pa, pa. Miłej zabawy. Są tu przyjaciele Pepy. Candy Pot, Suzy Owca, Danny Pies, Rebeka Królik i Pedro Kucz. Dzieci, dzisiaj przyszła do nas nowa koleżanka, świnka Pepa. No, Pepo, dołącz do przyjaciół. Witam wszystkich. Cześć, cześć, Pepo. Dzieci, zacznijmy od demi plie. Demi plie. Teraz mały podskok. Petit jeté. Z gracją i pięknem. Petit jeté. Gracja i piękno. Petit jeté. Gracja i piękno. Lekcja baletu to prawdziwa frajda. Podnieście ręce. Wyobraźcie sobie, że jesteście łabędziami. Jest piękny, słoneczny dzień. Pepa i George urządzili sobie piknik. Sok pomarańczowy dla ciebie, Teddy. Co mówisz? Dziękuję bardzo, Pepo. Ależ proszę bardzo, Teddy. A tu proszę sok pomarańczowy dla pana dinozaura. Co się mówi? Życzę smacznego, panie dinozaurze. Czy Teddy albo pan dinozaur mają ochotę na ciastko? Nie jesteśmy głodni. Pepa i George mogą zjeść wszystkie ciastka. Dziękuję, Teddy. Co to za dziwny hałas? Pepo, George'u, już! Wracajcie szybko do domu. Mamo, słyszałam głośny grzmot. To piorun, Pepo. Zaczyna się burza z piorunami i będzie padał deszcz. Szybko, do domu, zanim zacznie lać. Och, bez paniki. Chmury deszczowe są jeszcze daleko. Niebo robi się coraz ciemniejsze. Zbliża się burza. Pepo, George'u, zabraliście wszystkie zabawki z ogrodu? Dinozaur! Tak, pan dinozaur jest bezpieczny. O! Teddy, zostawiłam Teddy'ego w ogrodzie. Zmoknie! Nie martw się, Pepo. Tatuś uratuje Teddy'ego. Lepiej się pośpiesz, tato świnko. Zaraz się zacznie ulewa. Bardzo dobrze. Znam się na burzach. Jeszcze długo nie będzie padać. Ach. Tak jak myślałem. Nie prędko zacznie padać. Och,
Och, Teddy. Tata Świnka zabrał rodzinę na przejażdżkę na wieś. Chodźcie, no, czy wszyscy gotowi? Gotowi! Tak, Tato Świnko, gotowi. Ale samochód nie jest. Zobacz, jaki jest brudny. O, nie jest tak źle. W środku jest jeszcze gorzej. Straszny bałaganiarz, tatuś. Straszny bałaganiarz, tatuś. Widzicie, ile tu śmieci? Gazety. Są moje. Słodycze. Są moje. Pan dinozaur? Dinozaur. Zanim pojedziemy, musimy sprzątnąć samochód. O, oczywiście, mamo Świnko. Mamo, możemy pomóc w sprzątaniu samochodu? Tak, oczywiście. Hurra! Tata Świnka przygotował ciepłą wodę z mydłem do umycia samochodu. Tata Świnka myje dach. Mama Świnka myje maskę samochodu. Pepa myje drzwi. George chce umyć okna. Ale jest za mały. Biedactwo. Pomogę ci. Ojej, George upuścił gąbkę w błoto. George, od nowa brudzisz umyty samochód. Zmyję to błoto. Peppo, nie używaj brudnej wody. Ojej, Pepa oblała brudną wodą cały samochód. O! Cóż, trudno. Zmyjemy to wężem ogrodowym. George wybierają się na podwieczorek do babci i dziadka Świnki. Babcia Świnka! Babcia Świnka! Witajcie, maluchy! Zbierzecie na podwieczorek trochę warzyw z ogrodu? Dobrze! Dziadek Świnka! A Dekinka! Witaj, Peppo i George'u! To warzywa z ogródka babci. Sama je hoduje. Co to jest? Dinozaur! To dinozaur? Teraz wybierzemy warzywa na podwieczorek. Epo, lubisz pomidory? Tak, dziadku Świnko. George, lubisz pomidory? Nie. George nie lubi pomidorów. Ojej. A czy lubicie sałatę? Tak, dziadku Świnko. Nie. George nie lubi sałaty. Ojej. Trzeba znaleźć coś, co George lubi. Lubisz cukinię? Nie. George nie lubi cukinii. I nie lubi sałaty. Pomidorów też nie lubi. Powiedz, George, jakie warzywa ci smakują? Ciasteczka. Głuptas, George. Przecież ciasteczka nie są warzywami. Może George polubi wszystkie warzywa, kiedy zrobię z nich przepyszną sałatkę. O, cudowne, świeże pomidory, sałata i cukinia. Najpierw trzeba je umyć. Pepa i George pomagają babci myć warzywa. Uwielbiam kempingi. Jesteśmy. Pepo, George, ten namiot dostałem, jak byłem małym chłopcem. Tato, jak chcesz z tego zrobić namiot? Nie martw się, Peppo. Jestem ekspertem od kempingu. Mamo Świnko, zawieś namiot na stelażu. Właśnie tak. Łatwizna. O. A co ze śledziami? No tak, zapomniałem o śledziach. Śledzie utrzymują namiot. Już. Ten namiot jest bardzo malutki. Wydawał mi się duży, gdy byłem chłopcem. Ale teraz widzę, że jest niewielki.
To dlatego, że urosłeś od czasu, kiedy byłeś chłopcem, tato Świnko. A najbardziej urósł twój brzuszek, tatusiu. Gdy chodzi o brzuszek, to pora na kolację. Tak, tak. Musimy zebrać chrust, żeby rozpalić ognisko. Pepa i George pomagają tatusiowi Śwince zbierać chrust na ognisko. Ja będę zbierała chrust, a ty go będziesz niósł. Zbieranie patyków jest fajne. Już, tyle wystarczy. Będzie cudowne ognisko. Rozpalę je. Tu są zapałki. Nie potrzebujemy zapałek. Tatusiu, to jak je zapalisz bez zapałek? Rozniecę ogień w sposób tradycyjny. Będę pocierał o siebie dwa patyczki. Tata Świnka pociera dwa patyki, żeby rozniecić ognisko. Gdzie jest ogień, tatusiu? Już prawie. Hurra! Łatwizna. Teraz możemy podgrzać zupę pomidorową. Dobranoc, Pepo i George'u. Mamo, tato. Tak, Pepo? Nie jestem śpiąca. Opowiesz mi bajkę? Może George jest śpiący i nie ma ochoty na bajkę. George, chcesz słuchać bajki? Powiedz tak. Dobrze. Opowiem wam bardzo ciekawą historię. Jeżeli tata opowie wam bajkę, to musicie obiecać, że pójdziecie spać. Obiecuję. Opowiem wam piękną bajkę o śpiącej królewnie. A czy to ciekawa bajka? Spanie jest nudne. Nie, nie jest nudna. Jest bardzo ciekawa. Czy jest tam mała księżniczka? Pepo, jeżeli będziesz przerywać, to tatuś nie opowie bajki. Przepraszam. Czy jest w tej bajce mała księżniczka, tatusiu? Tak, jest tam mała księżniczka. Śpiąca królewna. Dawno, dawno temu w pięknym zamku żyła mała księżniczka. Nazywano ją śpiącą królewną. Tatusiu, czemu tak się nazywała? O tym opowiem później. Czy śpiąca królewna była ładna? Tak, była bardzo ładna. Uwielbiała przeglądać się w lustrze. Jestem bardzo ładna. A kto jeszcze mieszkał w zamku? No cóż... W zamku mieszkali jeszcze mały książę, mama królowa i tata król. Tak, zgadza się. Wszyscy tam mieszkali. Czy tata król miał duży brzuszek? Ależ nie. Był bardzo przystojny. Widzieli babcię i dziadka Świnkę. Babcia Świnka! Babcia Inka! Witajcie, maluchy. Zanim wejdziecie do domu, musicie zdjąć ubłocone buty. Tak, babciu. Pepo, George'u, zobaczcie, co zrobiłam. Małe zasłonki. O, a po co te małe zasłonki, babuniu? To niespodzianka. Chcecie zobaczyć, co zrobił dla was dziadek Świnka w ogródku? Oczywiście. Dziadku Świnko! Tatku Inka! Witajcie, moje dzieci! Zobaczcie, co dla was zrobiłem. Domek na drzewie. Domek na drzewie! Dla George'a i dla mnie! Te małe zasłony są do waszego domku. Hurra! Pepa i George uwielbiają domek na drzewie. Dziękuję, dziadku Świnko. Dziękuję, babciu Świnko. Kto z was chce wejść do środka? Ja, ja! No to wskakuj. Zanim wejdę do domku na drzewie, muszę zdjąć zabłocone buty. Jestem w domku na drzewie! Jestem w domku na drzewie! George, ty też chcesz wejść do domku na drzewie? Tak? Kto tam? Młody prosiaczek George chciałby złożyć ci wizytę. Czy może wejść? Jeżeli zdejmie zabłocone buty. George, zdejmij buty, a potem odwiedzisz Pepę na drzewie.
To tam? George? Tak? Kto to? Tu mama świnka. Macie jeszcze miejsce dla gościa? Peppa będzie przebrana za wróżkę księżniczkę. A George za dinozaura. A, dinozaur! Są wszyscy przyjaciele Peppy. Suzy Rowca, Dany Pies, Rebeka Królik i Pedro Kucyk. Suzy założyła kostium pielęgniarki. O, witaj, Suzy. Witam, panie świnko. Cieszę się z twojej wizyty. Co słychać w szpitalu? O, nie jestem prawdziwą pielęgniarką, tylko udaję. Bardzo dobrze. Ojej, kogo my tu mamy? Jestem piratem, drżyjcie przede mną! Jestem czarownicą, mogę cię zamienić w żabę. Nej. Jestem klaunem. To zabawne. A kim ty jesteś, Rebeko? Marchewką. Wspaniale. Wejdźcie. Wróżka i dinozaur nie mogą się was doczekać. Witam wszystkich. Witaj, Peppo. Witaj, Suzy. Jestem księżniczką Peppą. Musisz się przede mną ukłonić. Witaj, wasza wysokość. Jestem pielęgniarką. Otwórz szeroko buzię i powiedz a. A. Nej. Jestem klaunem. Zrób coś śmiesznego. Rebeko, czemu wyglądasz jak marchewka? Lubię marchewki. Dinozaur! Przerażający dinozaur! Peppa podziwia swoje odbicie w lustrze. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Ty, droga Peppo. Witaj, Peppo. Witaj, jestem małą księżniczką. Tato, czym jest muzeum? Och, to miejsce z mnóstwem bardzo starych, interesujących rzeczy. Starszych niż ty? Tak, o wiele starszych niż ja. Wow, naprawdę? Tak. Jest tam sala zapełniona rzeczami, które należały do króla i królowej. Chcę zobaczyć salę króla i królowej. Jest też inna sala z prawdziwym dinozaurem. Jej, dinozaur! Witaj, mamo świnko. Dzień dobry, pani. Ile biletów chcecie? Dwa normalne i dwa ulgowe. Dinozaur! Aha, i jeden dinozaur. Peppa chce zobaczyć salę pełną rzeczy, które należały do króla i królowej. Jej! Dinozaur! George chce zobaczyć prawdziwego dinozaura. Dinozaur! Spokojnie, George. Zaraz zobaczymy dinozaura. Peppo, to są rzeczy, które dawno temu należały do królowej. To specjalny fotel królowej. Nazywa się tron. Jest piękny. To suknia królowej. Jest wspaniała. Spójrz, Peppo, to jest złota korona królowej. Wow, jaka piękna. Mamo, a gdzie jest telewizor królowej? Wtedy nie było telewizji. Nie było telewizji? A czy mieli komputery? Nie, komputerów też nie było. Byli całymi dniami. Mamo, gdybym była królową, jadłabym tyle ciastek, ile bym chciała. Bardzo gorąco. Jaki piękny dzień. Peppa i George założyli buty i mają zamiar skakać w błotnych kałużach. Uwielbiam kałuże. O. Ojej, słońce tak mocno grzeje, że kałuże zupełnie wyschły. Mamo, tato! Kałuże są zupełnie suche i nie możemy w nich skakać. Nie szkodzi, Peppo. Jest taki piękny dzień, że możecie się bawić w basenie. Tak, błotny basen. Najpierw musicie się przebrać w kostiumy kąpielowe. Tak, mamo.
Peppa i George założyli kostiumy. Mama świnka też jest w kostiumie. Tata świnka też założył kostium. Musicie się posmarować olejkiem do opalania. Ue, jest tłusty i obrzydliwy. Tyle krzyku o nic. Ty też musisz się dziś posmarować. O! Chodźmy, George. Napompujmy błotny basen. Tata świnka pompuje błotny basen. To łatwizna. Peppa trzyma wąż, a mama świnka odkręca wodę. Gdzie jest woda? Peppa i George uwielbiają błotny basen. O, wujek świnka pewnie jak zwykle po obiedzie utnie sobie drzemkę. Tato świnko, nie powinieneś mówić takich rzeczy o swoim bracie, a na pewno nie przy dzieciach. To prawda. Wujek świnka zawsze za dużo zjada na obiad, więc potem zasypia i głośno chrapie. O tak. Peppo, George, zapomnijcie, co mówiłem o wujku. Dobrze, tato. Peppa z rodziną dojechali do domku cioci i wujka świnki. Dzień dobry, wujku i ciociu świnko. Witajcie. Witam wszystkich. Witaj, starszy bracie. Wujek świnka jest bratem taty świnki. Chloe jest kuzynką Peppy i George'a. Cześć, Chloe. Witaj, Peppo, witaj, George'u. Chcę wam coś pokazać. Czekaj! To jest mój nowy teatrzyk lalkowy. Mój tata go dla mnie zrobił. Wow! Zrobiłam już dwie kukiełki. Te nazwałam Chloe. Halo, jestem świnka Chloe. A to jest mój tatuś. Wujek świnka. Witaj, Peppo. Jestem wujek świnka. Chloe, czy George i ja też możemy zrobić lalki? Tak. Chloe maluje lalkom oczy. Narysuję usta. Dobrze. Mam na imię Peppa. George, jaką lalkę chcesz zrobić? Dinosaur. Dinozaura? Głuptas George. Na każde pytanie odpowiada dinozaur. Dobrze. Kukiełka, groźny dinozaur. Chloe robi George'owi lalkę dinozaura. Musi mieć ostre zęby. Proszę, straszny dinozaur. Trzy i cztery. Dobrze, właśnie tak. Zginamy i rozciągamy. I raz, i dwa, uwielbiam trzy, telewizję. I raz, co i to dwa, jest, mamusiu? I trzy, i cztery. To program dla tych, którzy chcą być sprawni fizycznie. Na szczęście ja nie muszę ćwiczyć. Zawsze jestem sprawny. Nie wyglądasz na wysportowanego, tato. Przecież masz za duży brzuszek. Jestem w formie. Zobacz. Co mam zrobić? Dotknij palców. O, tak. Łatwe. Tato, przestań udawać, że nie możesz dotknąć stóp. Ja nie udaję, Peppo. Tata świnka naprawdę nie może dotknąć stóp. Ojej, tatusiu, to bardzo niedobrze. Chyba powinienem troszkę poćwiczyć. Tak, tato. Zacznę od jutra. Tato świnko, musisz zacząć ćwiczyć natychmiast. Nie martw się, tato. Ja ci pomogę. No dobrze, Peppo. Będziesz odpowiedzialna za trening. Od czego zaczynamy? Na początek zrobimy pompki. To proste. Raz. Dwa. Już. Bardzo dobrze, tato. Musisz ich zrobić przynajmniej 100. Aż tyle? Tak. Dzieci, pomożecie mi zrobić obiad. Ja też pomogę. Nie, tato.
to. Ty musisz się dalej gimnastykować. Raz, dwa, cztery. Mama świnka, Peppa i George są w kuchni i przygotowują obiad. A tata nadal robi pompki. Tata bardzo dobrze sobie radzi. 10. Tak, 11, mam tylko nadzieję, że nie przesadzi. 12, pójdę zobaczyć. 13, 14, 15, 16, 17. Tato świnko, oszukujesz. Powinieneś ćwiczyć. George rozłożyli zabawki w swoim pokoju. George, pobawmy się lalkami i dinozaurami. Co to jest? Jakiś okropny potwór. Dinosaur. To dinozaur. Pomocy, pomocy. Pomocy, pomocy. Tata i mama świnka siedzą w salonie. Tata czyta gazetę, a mama książkę. Pomocy, ratunku. Co oni wyprawiają? Pomocy, ratunku. Peppo, George. Co się dzieje? O co tyle krzyku? Oj, pomocy! Oj, o! Co oni tam wyprawiają? Czemu tak hałasujecie? Co za bałagan na podłodze? Można się potknąć i zrobić sobie krzywdę. O, już ktoś się potknął i zrobił sobie krzywdę. Ojej! Biedny tata świnka. Chodźcie, dzieciaki, posprzątamy ten bałagan. Mamusiu, bawimy się w lalki i dinozaury. Będziecie się bawić, jak posprzątacie. To jest bałagan George'a. Jeżeli tak, to ta śliczna sukienka należy do George'a. Nie. Może trochę bałaganu należy do mnie. I tak, ja pomogę George'owi, a mama pomoże Peppie. To będzie wyścig. Kto pierwszy sprzątnie? Dobry pomysł. Zobaczmy, kto posprząta pierwszy. Do boju, gotowi, start! Wygrywamy! Wcale nie! Tak. O, a to co? Peppa i George są na placu zabaw ze swoimi przyjaciółmi. Candy Kot i Pedro Kucyk wspinają się na drabinkę. Miau. Rebeka Królik, Suzy Owca i Dany Pies bawią się wesoło. Peppa huśta się na huśtawce. Mamo, mamo, popchnij mnie proszę. Jesteś gotowa? Tak, chcę naprawdę wysoko. Wyżej, mamo! George też chce się pochuśtać. Twoja kolej, George. Trzymaj się. Chcę pochuśtać George'a. Ale bardzo delikatnie, Peppo. Tak, mamo. Trzymaj się, George. Ojej, Peppa za wysoko popchnęła George'a. George tego nie lubi. Peppo, wiesz, że George boi się wysokości. Przepraszam, George. Pobawmy się na drabinkach. Witaj, Suzy. Witaj, Dany. Witaj, Peppo. Niedobrze to robicie. Pokażę wam, jak to trzeba robić. Odsuńcie się. Na miejsca, gotów, start! Whee! Widzicie? Latam jak ptak. O, nie mogę się wydostać. Peppa utknęła w oponie. To nic śmiesznego. Mama świnka i tata świnka mają nowe zdjęcie Peppy i George'a. Musimy powiesić to śliczne zdjęcie na ścianie. Zostaw to mnie. Jestem prawdziwym panem złotą rączką. Na pewno sobie poradzisz? Jasne. Szybko wbiję gwóźdź w ścianę i zawieszę ramkę.
To dobrze. Ja pójdę do babci i dziadka świnki. Do zobaczenia. Tylko nie na bałagan. Bałagan? Do widzenia. Do widzenia. Tato, możemy ci pomóc zawieszać obrazek? Możecie popatrzeć i nauczyć się, jak to dobrze zrobić. Potrzebna nam będzie miarka. I ołówek. Tu właśnie wbije gwóźdź. Nie zburz ściany, tato. Teraz będzie potrzebny młotek i gwóźdź. Odsuńcie się, dzieci, i spójrzcie, jak to robi zawodowiec. Tata świnka wbija gwóźdź w ścianę. Nie zburz ściany, tato. Nie pleć głupstw, Peppo. To proste. O, to nie tak miało być. Tata świnka zrobił w ścianie dużą dziurę. Oj, tato, zniszczyłeś ścianę. To tylko niewielka ryska. Obrazek ją zasłoni. Już. Nadal widać pęknięcia, tato. Tak. Wyjmę gwoździk i załatam je. Nie na bałagań, tato. O, nie przesadzaj, Peppo. Wychodzi. Oj. Oj, tato! Teraz naprawdę zniszczyłeś ścianę. Peppa i George uwielbiają plażę. Ale dużo rzeczy. Zapamiętajcie wszystko, nie możemy niczego zapomnieć. Ręczniki, torba plażowa, parasole, koszyczki i nasze piłeczki. Dobrze, zanim zaczniecie się bawić, musicie się posmarować kremem. Słońce jest bardzo gorące, dlatego Peppa i George muszą się posmarować. Wypróbujmy tę piłeczkę. Chyba działa. Jaka super piłka. George, rzucasz piłkę, a ja muszę ją złapać. George, łap! Ojej, George jest za mały, żeby złapać piłkę. Nic nie szkodzi, George. Czy chcecie się wykąpać w morzu? O tak, tato! Załóżcie dmuchane rękawki. No to gotowe. Wyglądasz świetnie w tych rękawkach, George. Teraz ja! Już. Możemy pobawić się w wodzie. Hurra! Czy woda jest zimna? Jest cudowna. Gotowi? Ty zacząłeś, tato świnko. Oj, może już dość tego chlapania. Peppa urządza herbatkę dla rodziny lalek. Proszę, George, ja jestem mamą i tatą, a ty możesz być dziećmi. Dzieci, za chwilę herbata. Musicie umyć ręce. George wkłada lalki do łóżka. Papa! George, czemu kładziesz dzieci do łóżka? Przecież mają przyjęcie. George lubi kłaść lalki spać. Dzieci, proszę, zejdźcie na dół, bo nie dostaniecie ciasta. George nie słucha. Jest zbyt zajęty układaniem lalek do snu. George, jeżeli chcesz się ze mną bawić w domek dla lalek, to pomóż mi przy herbacie. Proszę, George, napełnij imbryczek wodą. Dzieci, zejdźcie natychmiast na dół. Mamo, schodzimy. George napełnia imbryczek wodą. O! George znalazł pająka w zlewie. George chce, żeby pająk był jego przyjacielem. O!
George lubi pająka. Pająk lubi George'a. Peppa uwielbia bawić się w przyjęcia. Gdzie są czekoladowe ciasteczka, tatusiu? Wczoraj jeszcze było ich dużo. O, przepraszam, mamo. Pewnie musiałem wszystkie zjeść. Ho, ho. Niedobry tatuś. George kładzie pająka do łóżka. Papa! George, co ty robisz? Miałeś mi pomagać przy przyjęciu. Pomocy! Pomocy! Witajcie na pokładzie, moje serduszka. Peppo, George'u, musicie założyć kapoki. Kiedy Peppa i George są na łódce dziadka świnki, muszą nosić kamizelki ratunkowe. Na tej łodzi ja jestem kapitanem. Tak jest, kapitanie. Tak jest, kapitanie. Kiedy kapitan dziadek powie wam, że macie coś zrobić, to nie ma dyskusji. Chyba, że rozkazy będą głupie. Kapitan dziadek nigdy nie wydaje niemądrych rozkazów. Oczywiście, kapitanie dziadku. George, podnieś flagę. Peppo, zadzwoń dzwonkiem. Tak jest, kapitanie. Babciu świnko, weź koło. Tak jest, kapitanie. Cała naprzód. Cała naprzód. Ha! Może powinniśmy trochę zwolnić, dziadku świnko. Dobry pomysł, babciu świnko. Nie chcę zużyć całego paliwa. Dziadku, fajnie było szybko płynąć. Nie martw się, Peppo. Później popływamy szybciej. Spójrz, jakaś inna łódka. Dziadek pies zabrał psa danego na łódkę. Ahoj tam, dziadku psie! Ahoj tam, dziadku świnko! Cześć, Dany! Witaj, Peppa! Dziadek pies jest najlepszym przyjacielem dziadka świnki. Bardzo się dziwię, że twoja łódka nadal pływa, dziadku psie. Jest prawie tak stara jak ty. A stara łódka jest wciąż dużo szybsza niż twój nowiutki jacht, dziadku świnko. No cóż, stary morski psie, ścigajmy się. Przygotuj się na przegraną, kotwico morska. Peppa i George idą na zakupy. Peppa i George lubią zakupy. George lubi siedzieć w wózku. Peppa też to lubi. Tato, czy ja też mogę siedzieć w wózku? Jesteś już za duży na siedzenie w wózku. O. Ale możesz pomóc w zakupach. Ojejku! Mam cztery rzeczy na liście. Pomidory, makaron, cebulę i owoce. Znajdę wszystko! Tedy! Peppa i George uwielbiają zakupy. Peppo, pierwsze są pomidory. Widzę je! Tu są pomidory, mamusiu. Dobrze, Peppo. Raz, dwa, trzy, cztery. Już, włóż je do wózka. Znalazłam pomidory. Świetnie, Peppo. Pomidory skreślamy z naszej listy. Co jeszcze jest na liście? Makaron. Makaron. Racja, George, ale to jest makaron. Makaron. Makaron to ulubione jedzenie Peppy i George'a. Ciekawe, gdzie jest makaron? Widzę go! Peppy! Makaron! Patrz, mamo, tu jest makaron! Dobrze, Peppo, włóżmy makaron do wózka. Tak, mamo! Makaron! George, to jest makaron! Makaron! Co jeszcze mamy na liście? Chrupki! Nie, chrupek nie ma na liście. Mamy mnóstwo chrupek w domu, Peppo. Co następne? Jest wczesny ranek. Są moje urodziny! George, wstawaj, mam urodziny! Zróbmy przyjęcie. Tata
pokażę magiczne sztuczki. Chodź, George, obudźmy mamę i tatę. Mama i tata świnka nadal śpią. Wstawajcie, mam urodziny! Szybko! Która godzina? Jest bardzo późno. Jest dopiero 5 rano. Tak, przed nami calutki dzień. Dobrze, zaczynajmy twoje urodziny. Mama świnka, tata świnka i George dają Pepie prezenty urodzinowe. Wszystkiego najlepszego, Peppo. O, co to jest? Sukienka dla lalki. Mogę ją założyć misiowi? Dziękuję wszystkim. Proszę bardzo. Nie wiedziałem, że miś jest dziewczynką. Tatusiu, pewnie, że miś jest dziewczynką. Bardzo mi się podoba nowa sukienka. Dziękuję wszystkim. Nie ma za co, misiu. Nie pobrudź jej. Wiesz, co teraz będzie, Peppo? Tak. Moi przyjaciele przyjdą na przyjęcie urodzinowe, a tata będzie czarodziejem. Nikt nie będzie wiedział, że czarodziejem jest twój tata. Przedstawisz mnie jako zadziwiającego sztukmistrza. Zadziwiający sztukmistrz? Tak, zadziwiający sztukmistrz. Tata ćwiczył magiczne sztuczki przez cały tydzień. Idą goście! Przyszli przyjaciele Peppo. Kenny Hot, Suzy Owca, Dany Pies, Rebeka Królik i Pedro Kucyk. Witajcie wszyscy! Wszystkiego najlepszego, Peppo! Paczka dla pana, panie świnko. Dziękuję, panie zebro. Dobranoc! Patrzcie, dostałem przesyłkę pocztową. Zgadnie ktoś, co jest w środku? Dinosaur! Och, George! Stale na każde pytanie odpowiadasz dinozaur. Paczka jest o wiele za mała, żeby mógł być tam dinozaur. Przypuszczam, że to nowa zabawka. A, bardzo blisko. Ja wiem, co to jest. Nowa kamera. Zabawka dla taty świnki. Zgadza się. To kamera filmowa. Możemy nią filmować, a potem obejrzeć to w telewizorze. Chcę pierwsze coś sfilmować. O, to jest trochę za skomplikowane dla dzieci. Nawet ja muszę czytać instrukcje. To trudniejsze niż myślałem. Mama Suzy Owcy ma taką kamerę filmową. Widziałam, że włącza się ją o tak. O, dobrze, Peppo. Dziękuję, że wybraliście ten właśnie model kamery. Jestem gotowa do zrobienia pierwszego filmu. Można jakoś wyłączyć ten dźwięk? Nie jestem pewien. Dziękuję, że nabyliście ten właśnie model kamery. W kamerze Suzy trzeba nacisnąć to tutaj, żeby dźwięk się wyłączył. Dziękuję, że nabyliście... Teraz już nie będzie mówiła. Świetnie, Peppo. Co najpierw sfilmować? Mnie! Dobrze, Peppo. Cześć, jestem świnka Peppa. Chodźcie tu wszyscy. Cześć, jestem świnka Peppa. jeszcze. Dobrze. Cześć, jestem świnka Peppa. Cześć, jestem świnka Peppa. Mały czerwony kapturek. Każde dziecko będzie miało swoją rolę. Będą musiały ćwiczyć w domu. Peppa będzie małym, czerwonym kapturkiem. Mama świnka uszyje Pepie kostium. Tata świnka pomoże Pepie ćwiczyć. Dobrze, Peppo. Co mówisz? Jestem małym, czerwonym kapturkiem. Bardzo dobrze. A potem? O. Idę odwiedzić moją babcię. Idę odwiedzić moją babcię. Brawo, Peppo. Dany pies zagra dużego, złego wilka. Dziadek pies i mama pies pomagają mu ćwiczyć. Jestem duży, zły wilk. Spróbuj się nie śmiać, Dany. Musisz być groźniejszy. Spróbuj tak, Dany. O, jestem dużym, złym wilkiem. Zaraz cię zjem. Widzisz? Tak, to było naprawdę przerażające.
Pedro Kucyk zagra leśniczego. Uratuje Pepę od dużego, złego wilka. Jestem leśniczym i... Pedro jest trochę nieśmiały. Nej. Będę cię ścigał, duży, zły wilku. Uciekaj stąd, zły wilku. Bardzo dobrze, Pedro. Rebeka Królik zagra babcię. To co ja mówię, mamo? Zobaczmy. Na początku sztuki zostajesz zamknięta w szafie przez złego wilka. A potem na samym końcu sztuki, jak leśniczy cię ratuje, mówisz... Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dobrze, Rebeko. Wszyscy przyszli na przedstawienie szkolne. Panie i panowie, witam na przedstawieniu Mały Czerwony Kapturek. Kim George. George, poszukajmy większych kałuż. Pepa i George świetnie się bawią. Pepa znalazła małą kałużę. George wskoczył do ogromnej kałuży. Spójrz, George, tam jest naprawdę wielka kałuża. George chce pierwszy wskoczyć do kałuży. Stój, George! Muszę sprawdzić, czy tu jest bezpiecznie. Dobrze, możesz tu wskoczyć. Nie płacz, George. Muszę cię pilnować. Pepa i George świetnie się bawią w kałuży. Słuchaj, George, chodź, zawołajmy tatę. Wielkie nieba. Tato, tato, czy wiesz, co robiliśmy? Niech pomyślę. Czy oglądaliście telewizję? Nie, tatusiu. Kąpaliście się? Nie, nie. Już wiem. Na pewno skakaliście po kałużach. Tak, tak, tato. Skakaliśmy po kałużach. O, jesteście bardzo brudni. Pepa i tata świnka grają w warcaby. A, wygrałam, tatusiu. O, sprytnie, Pepo. George? George, co ci jest? Dinozaur! George, zgubiłeś pana dinozaura? George zgubił pana dinozaura. Nie martw się, George. Znajdziemy pana dinozaura. To robota dla detektywa. Tato, kto to jest detektyw? Detektyw? To bardzo ważny ktoś, kto potrafi odnaleźć różne rzeczy. Ja to potrafię, tatusiu. Dobrze, Pepa będzie detektywem. George, jestem detektywem. I pomogę ci znaleźć pana dinozaura. Myślę, że detektyw powinien zadawać George'owi pytania. George, gdzie jest pan dinozaur? George nie wie, gdzie jest pan dinozaur. Detektyw próbowałby zgadnąć, gdzie może być pan dinozaur. Już wiem! Wiem, gdzie on jest! George zawsze ma pana dinozaura w czasie kąpieli. Na pewno zostawił go w wannie. Pan dinozaur nie schował się w wannie. O. Już wiem! Wiem, gdzie jest pan dinozaur! George ma go ze sobą, gdy się kładzie spać. On musi być w jego łóżku. Tak, na pewno tam jest. Pana dinozaura nie było w łóżku George'a. O! Może poszukamy w ogrodzie. Tak, w ogrodzie.
właśnie tam chciałam iść. Gdzie jesteś, panie dinozaurze? Ale jesteś hałaśliwa. Babciu, możemy odejść od stołu? Pójdziemy do papugi Poli. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu? Biegnijcie. Hurra! George, powiedz coś do Poli. George jest troszkę onieśmielony. Witaj. Witaj. Peppa i George doskonale się bawią z papugą Poli. Ja jestem Peppa. Ja jestem Peppa. George, powiedz coś. Peppa i George udają dwie papugi. Peppa zastanawia się, co można powiedzieć papudze. Jestem hałaśliwą papugą. Jestem hałaśliwą papugą. Peppo, George, bawiliście się z Poli? Tak, babciu. Poli to taka słodka papuga. Tak, babciu. Jestem mądrą papugą. Znalazł. Teraz kolej taty na chowanie. Myślę, że teraz George powinien się schować. Ale George nie potrafi się chować. Jestem pewien, że tym razem będzie lepiej. Zamknij oczy i zacznij liczyć. Raz. Dwa. Trzy. Wielkie nieba. Peppa z łatwością znajdzie George'a. Pięć. George. Sześć. Podejdź. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Gotów czy nie, nadchodzę. O, George nie schował się pod stołem. Przecież on zawsze chował się pod stołem. Próbuj poszukać go na górze. Już wiem, gdzie on jest. George musi być w koszu na zabawki. O! George'a nie ma w koszyku z zabawkami. Gdzie on jest? Peppa nie może nigdzie znaleźć George'a. Tato, nie mogę nigdzie znaleźć George'a. Ojej, gdzie też on może być? Wyobraź sobie, że jest coś o naszym George'u w tej gazecie. George, mam cię. Och, George, to była świetna kryjówka. George cały czas był ukryty za gazetą taty Świnki. Mamo, będziemy mogli pograć w grę komputerową Wesoły Pan Kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Peppo, nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George, tobie też nie wolno. Peppo, dość! Przepraszam, pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato Świnko! Tato Świnko! Co się dzieje, mamo Świnko? Tato Świnko, czy naprawisz komputer?
Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato świnko. Tata świnka zajmie się naprawą komputera. A może by tak go wyłączyć, a potem znowu włączyć? Tata świnka naprawił komputer. Hurra, tato! Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w szczęśliwego pana kurczaka? Lepiej zapytajcie mamę świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. Peppa i George szukają w pokoju mamy i taty świnki. George, uważaj! Nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Peppa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O! George szukał w kapciach taty, ale okularów też tam nie było. Poszukajmy w łazience. Peppa i George przeszukują łazienkę. Okularów nigdzie nie ma. W toalecie też ich nie znaleźli. Och, to za trudne. Peppa i George nigdzie nie znaleźli okularów taty świnki. Szukaliśmy wszędzie, ale nie mogliśmy znaleźć twoich okularów. Ojej, co teraz zrobisz? Będę musiał nauczyć się żyć bez nich. Będę się wolno poruszał, to na nic nie wpadnę. Tutaj są! Znalazłam je! Tato świnko, cały czas na nich siedziałeś. O. Gapa, tatuś! Jak one się tam znalazły? To ciekawe. Dobrze, że się znalazły, tato świnko. Nareszcie przestaniesz się denerwować. Nie denerwowałem się. Prawda, George? No dobrze, możecie iść się bawić, ale opiekuj się, George. Peppa i George uwielbiają bawić się w ogrodzie. George, rzucę do ciebie piłkę, a ty ją złapiesz. George, proszę, przestań czkać. George! Teraz ty rzucasz piłkę do mnie, a ja muszę ją złapać. George! Niestety, czkawka George'a psuje całą zabawę. George, wiem, jak pozbyć się czkawki. Zrób dokładnie to, co powiem. Pokłasz swój czubek głowy i brzuszek. Dobrze, już nie masz czkawki. Sposób Peppy na pozbycie się czkawki okazał się nieskuteczny. George, wszystko zrobiłeś źle. Znam lepszy sposób, żeby wyleczyć czkawkę. Najpierw podskocz 3 razy na jednej nodze. Teraz machaj rękami w górę i w dół i wystaw język. A teraz zamknij oczy i obróć się w koło 3 razy.
Nowa kuracja Pepy nie przyniosła efektów. George nadal czka. Skrzyneczka jest pełna. George, nie możesz zaglądać do środka. George chciałby wiedzieć, co jest w środku sekretnego pudełka Pepy. Jeżeli chcesz, możesz spróbować zgadnąć. Dinosaur! George myśli, że Pepa schowała do pudełka dinozaura. Och, George! Bez przerwy mówisz tylko o dinozaurze. Tak czy siak, dinozaur jest za duży, żeby się zmieścił w pudełku. George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Peppo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak. Włożyłaś do środka moje okulary? Nie. Swoje okulary masz na głowie. Więc tu są. Gapa, tatuś. Nie zgadłeś, co tam mam. No cóż, włożyłaś tam buty mamy? Nie, znowu nie zgadłeś. To nie to. Pepa lubi sekrety. Mamo, nikt nie wie, co jest w moim pudełku. O, co masz, George? Zrobiłam też pudełko dla George'a. Trzyma tam sekretne rzeczy. Tylko George wie, co jest w środku. O! Pepa bardzo by chciała wiedzieć, co jest w pudełku George'a. Czy to twoja ulubiona zabawka dinozaur? Nie. Zabawka George'a, jego dinozaur, wcale nie jest schowana w pudełku. To jest za trudne. Nigdy nie zgadnę. Pepa przestała lubić sekrety. Może, jak pokażesz George'owi, co masz w pudełku, to on pokaże ci, co ma w swoim. Dobrze, ale zrobimy to jednocześnie. Popatrzcie, to idealne miejsce na piknik. Ha, jej, czuję się cudownie. Czy nie powinniśmy poćwiczyć? Najpierw coś zjem, a potem się zdrzemnę. Nie mam ochoty na gimnastykę. Myślę, że tata powinien poćwiczyć. Ma za duży brzuszek. Nie, masz racji, Peppo. Ale pogimnastykuję się chętnie, bo bardzo to lubię. Zjemy coś. Dobry pomysł, mamo świnko. Jestem głodny. Przepyszne. Ach, jestem zmęczony. Przecież chciałeś pobiegać, tato świnko. Później. O, tu jest staw i kaczki. Mamo, możemy je nakarmić? Tak, proszę, to reszta chleba. Pepa i George lubią karmić kaczki. Mamo, one wciąż są głodne. Nie mamy więcej chleba. To był ostatni kawałek. Wybacz, pani kaczko, nie mamy więcej chleba. Kaczki chciałyby jeszcze. Tak wygląda gimnastyka taty. Co? Powtarzam wam, nie mamy chleba. Zjadłyście wszystko. Mamo, jest jeszcze ciasto owocowe. O, jeżeli coś zostało, możesz oddać kaczkom. Są o wiele dłuższe niż twój. Dzięki nim wysysają z kwiatu nektar. Peppo, motyl myśli, że jesteś kwiatkiem. Nie jestem kwiatkiem. Jestem świnką Peppą. Jest taki piękny. Chciałabym być motylem. Pepa bawi się, udając motyla. Jestem motylkiem. George też chce się bawić. George, to ja jestem motylem. Baw się w coś innego. Już wiem.
możesz być okropnym robalem. Tak, tak, jestem motylem. Ojej, George nie chce być robalem. Też chce być motylem. George, kiedy jeszcze byłem małą świnką, bardzo często udawałem, że jestem robalem. Bardzo łatwo udawać robala. Zaraz ci pokażę. Najpierw powinieneś położyć się płasko na ziemi. Potem wijesz się i skręcasz. Jestem wijącym się robalem. George i dziadek świnka świetnie się bawią, udając robala. Jestem małym motylkiem, jestem małym motylkiem. Patrzcie, jestem motylem. Tak, Peppo, jesteś pięknym motylem. Dziadku, George, co robicie? Jesteśmy wijącymi się robakami. George i tata świnka grają w warcaby. Och, dobrze, George. Tato, tato! Mam nowe buty! Czerwone! Ach tak, czerwone. Mamo, dobrze wyglądam? Tak, Peppo, wyglądasz bardzo elegancko. George, podobają ci się? Nowe buty Peppy wszystkim się podobają. Tak mi się podobają moje buty, że ich ani na chwilę nigdy nie zdejmę. Nadeszła pora kąpieli. Peppa nawet do kąpieli nie chce zdjąć butów. Peppa jest już w piżamie, ale nowych butów nie zdjęła. Peppa chce spać w swoich nowych butach. Peppo, czy na pewno nie chcesz zdjąć butów? Już nigdy nie zdejmę moich butów, mamusiu. No dobrze. Dobranoc, dzieciaki. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Tak, dobranoc, moje małe świnki. Całą noc padał deszcz i ogród jest mokry. Mama świnka założyła kalosze. Tata świnka założył kalosze. George też założył kalosze. Peppa nadal nosi nowe czerwone buty. George poszedł się pobawić w mokrej trawie. Ojej, Peppa uwielbia się bawić w mokrej trawie, ale nie chce przemoczyć nowych butów. Nie mogę się dzisiaj bawić w mokrej trawie, George. O! George uwielbia wskakiwać w kałuże błota. Peppa też uwielbia wskakiwać w kałuże, ale nie chce zabłocić nowych butów. O. Dobrze, Peppo. Sama wiem, jak trafić do pokoju. Tu masz ciekawą gazetę. Dziękuję, Peppo. I jeszcze miła muzyka. Dziękuję, Peppo. Potrzebujemy tyle świeczek, ile mama ma lat. Raz, dwa, trzy. Ojej, mamy za mało świeczek. Tato, ile mamusia ma lat? Powiem ci na ucho, córeczko. Jej, to dużo. Myślę, że trzy świeczki zupełnie wystarczą. Tort urodzinowy dla mamy jest gotowy. Hurra! Zostało nam jeszcze udekorowanie pokoju. Cześć, mamo! O, jesteście. Zaczęłam się już nudzić. Mamo, czy mogłabyś pójść na spacer do ogrodu? A czy mam wybór? Nie. Pa, pa, mamo! Miłego spaceru! Zawołamy cię, kiedy będziesz mogła wrócić. Już zapomniałam, jaka to ciężka praca, te urodziny. Tata świnka, Peppa i George dekorują pokój. Ale fajnie! Babcia i dziadek przyjechali na urodziny mamy. Wszystkiego najlepszego, mamo świnko. Nie wejdziesz do środka?
Jeszcze nie mogę. Tata, Peppa i George szykują niespodziankę na moje urodziny. Cudownie. Do zobaczenia. Pa. Mamo, czy zechcesz już wejść do środka? Z przyjemnością. Zamknij oczy. Śpiąca królewna. Dawno, dawno temu w pięknym zamku żyła mała księżniczka. Nazywano ją Śpiącą Królewną. Tatusiu, czemu tak się nazywała? O tym opowiem później. Czy Śpiąca Królewna była ładna? Tak, była bardzo ładna. Uwielbiała przeglądać się w lustrze. Jestem bardzo ładna. A kto jeszcze mieszkał w zamku? No cóż... W zamku mieszkali jeszcze mały książę, mama królowa i tata król. Tak, zgadza się. Wszyscy tam mieszkali. Czy tata król miał duży brzuszek? Ależ nie. Był bardzo przystojny. Jak ja. Tak czy siak, mieszkał tam także wielki smok. Dinozaur? Dinozaur? O tak, to nie był smok, to był dinozaur. Żył pod zamkiem, był wielkim, groźnym dinozaurem. Wow! Wow! Ojej, może ten dinozaur nie był taki groźny, tato świnko. Wybacz, George, ten dinozaur był bardzo delikatny. Jadł bardzo dużo trawy. Tato świnko! Och, wybaczcie, byłem dinozaurem. Tato, czemu księżniczkę nazywano Śpiącą Królewną? Już opowiadam. Słońce zaczęło zachodzić. Potem pojawiły się gwiazdy i księżyc. Wszyscy zrobili się bardzo śpiący. Peppa podziwia swoje odbicie w lustrze. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Ty, droga Peppo. Witaj, Peppo. Witaj, jestem małą księżniczką. A ja czarownicą. Miau. I mam super magiczną różdżkę. Ja też mam magiczną różdżkę. Mogę zmienić cię w żabę. Ja też mogę zmienić cię w żabę. Dinozaur! Ojej, George przestraszył się własnego odbicia. Och, głuptasku, przecież to twoje własne odbicie. Dzieci, pora zdecydować, kto z was ma najzabawniejszy kostium. A kto będzie sędzią? Ja! Skoro to przyjęcie Peppy, to może ona będzie sędzią. Jestem sędzią, jestem sędzią! Tatusiu, kim jest sędzia? Sędzia decyduje, kto ma najlepszy kostium. Ojejku! Peppa ma zdecydować, kto ma najlepszy kostium. Suzy, zaprezentuj nam swój kostium. Jestem pielęgniarką. Niosę pomoc chorym. Bardzo dobrze, siostro Suzy. A ty, Dany? Jestem piratem. Drżyjcie przede mną. Teraz Candy. Miau. Jestem czarownicą i mogę zamienić cię w żabę. A ja jestem księżniczką wróżek i też cię zamienię w żabę. Dzieci, dzieci. Przepraszam, mamo. Kto następny? Jestem klaunem. Zabawne. Rebeko? Jestem marchewką. Ślicznie. A mój braciszek George jest strasznym dinozaurem. Wszystkie kostiumy są piękne. Hurra! Tyle krzyku o nic. Ty też musisz się dziś posmarować. O! Chodźmy, George. Napompujmy błotny basen. Tata świnka pompuje błotny basen. To łatwizna.
Pepa trzyma wąż, a mama świnka odkręca wodę. Gdzie jest woda? Pepa i George uwielbiają błotny basen. Lody, lody! Pani Królik jest lodziarką! Lody! W bardzo gorące dni pani Królik sprzedaje lody. Mamo, tato! Czy George i ja możemy zjeść lody? No cóż, dzisiaj jest wyjątkowo gorący dzień. Czy ja też mogę dostać loda? Wszyscy lubią lody. Witam wszystkich państwa. Dzień dobry, pani. Jakie lody chcecie? Poproszę panią o rożek lodowy. Proszę bardzo, Pepo. Dziękuję. To samo dla mnie i dla taty świnki, proszę. A czego sobie życzy szanowny George? Dinozaur! Dinozaur? Głuptas, George. On zawsze na każde pytanie odpowiada dinozaur. A, tak się szczęśliwie składa, że mam lody w kształcie dinozauru. Dinosaur. To może być fajne. Będę mógł pedałować i jednocześnie oglądać telewizję. To niemożliwe. Ten rower jest za głośny. Nie słyszę telewizora. Jakoś musisz złapać formę. Już wiem. Możesz jeździć na moim rowerze. Tak, przy okazji zaczerpniesz świeżego powietrza. Tata świnka będzie jeździł na małym rowerze Pepy. Tato, to są pedały, to hamulce, a to dzwonek. Tak, tak, dzięki, Pepo, wiem to. Pa, pa. Nic trudnego. Ćwiczenia to ciężka praca. Mogę nabierać formę bez pedałowania. Tata świnka jedzie bardzo szybko. Może trochę zwolnię. Powinienem zwolnić. Ej, hamulce są za słabe. Pomocy! Taty świnki nie ma już od dłuższego czasu. Mamo, gdzie może być tata? Nie martw się, Pepo. Skoro go nie ma tyle czasu, to znaczy, że się świetnie bawi. Tato, gdzie się podziewałeś? Zjechałem na sam dół wzgórza, a potem musiałem wpychać rower na górę. O, biedny tatuś. W końcu uporałem się z ćwiczeniami. Tak, na dzisiaj. Nie rozumiem. Jutro też musisz potrenować. Co? Tato, żeby być w formie, trzeba codziennie się gimnastykować. O nie. Nie martw się, tato. Przypilnuję cię jutro. Tak, jestem pewien. Przyjaciele Pepy próbują jej pomóc. Hurra! Dziękuję wszystkim. George, chcesz się pobawić na drabinkach? Drabinka jest dosyć wysoka. George nie lubi być wysoko. Wybacz, George. Pobaw się na zjeżdżalni. Tak, zjeżdżalnia. Mamo, tato, popatrzcie. Do biegu gotowi, start. George chce się bawić na zjeżdżalni. Na pewno, George? Nie jest za wysoko? Dobrze, pomogę ci tam wejść. Ojej, trochę za wysoko dla George'a. Spokojnie, George, zjadę razem z tobą. Tato, jesteś za duży, żeby zjeżdżać na zjeżdżalni. Nic podobnego, Peppo. Nie jestem za duży. Odsunąć się, gotowi do biegu, start!
tata świnka utknął. To nie jest śmieszne. To wygląda bardzo śmiesznie. No, może troszkę śmieszne jest. Musimy cię zepchnąć. Oj. Oj. Oj, tato! Teraz naprawdę zniszczyłeś ścianę. Myślisz, że mama zauważy? Tak, myślę, że to niewykluczone. Chodź, George. Co oni wyrabiają? Tato, widzimy cię! Tata świnka musi naprawić ścianę, zanim mama świnka wróci do domu. Cegłę, proszę. Najpierw tata wstawia w dziurę cegły. Już. Potem gipsuje cegły. I łatwizna. Potem tata maluje ścianę. Jak nowa? Ściana naprawiona. Hurra! Ale popatrzcie, jaki tu bałagan. Ojejej, lepiej posprzątajmy, zanim wróci mama. Najpierw tata szybko myje George'a i Pepę. Potem Pepa odkurza podłogę. A tata świnka czyści narzędzia. Mama! Mama wróciła do domu. Mama! Mama już jest! Ej, udawajcie, że nic się nie stało. Witajcie! Witaj! Co porabialiście? Och, nic! Tak, widzę, że nic nie zrobiliście. Mieliście przecież zawiesić obrazek. Już. Możemy pobawić się w wodzie. Hurra! Czy woda jest zimna? Jest cudowna. Gotowi? Ty zacząłeś, tato świnko. Oj, może już dość tego chlapania. Tato, uwielbiam być na plaży. Pepa i George uwielbiają plażę. Wszyscy lubią tu być. Pepo, George, chcecie się pobawić wiaderkiem i łopatkami? O tak, mamusiu. Tato, tato, możemy cię zakopać w piasku? Cóż... Proszę, tato. No, dobrze. Pepa i George zakopują tatę w piasku. Zaczynajcie. Już. Teraz nam nie uciekniesz. Robi mi się gorąco. Dajcie mi mój kapelusz. Cóż, jeśli poprosisz... Proszę, podaj mi kapelusz. Proszę bardzo, tatusiu. Dziękuję. Może się teraz troszeczkę zdrzemnę. George, zbudujmy zamek z piasku. Pepa i George robią zamek z piasku. Najpierw nasypujesz piasku do wiaderka. O tak. Odwracasz wiaderko do góry dnem i stukasz. Dzieci, zejdźcie natychmiast na dół. Mamo, schodzimy, schodzimy. George napełnia imbryczek wodą. George znalazł pająka w zlewie. George chce, żeby pająk był jego przyjacielem.
George lubi pająka. Pająk lubi George'a. Peppa uwielbia bawić się w przyjęcia. Gdzie są czekoladowe ciasteczka, tatusiu? Wczoraj jeszcze było ich dużo. O, przepraszam, mamo. Pewnie musiałem wszystkie zjeść. Ho, ho. Niedobry tatuś. George kładzie pająka do łóżka. Papa! George, co ty robisz? Miałeś mi pomagać przy przyjęciu. Pomocy! Pomocy! Tato, w mojej sypialni jest pająk. O, nie bój się, Peppo. Proszę, tato, zabierz go. O, bez paniki. Witaj, George. Widziałeś pająka? Proszę, tato, zabierz go. Naprawdę nie ma się czego bać, Peppo. Pająki są bardzo, bardzo małe i nie zrobią ci krzywdy. Nie martw się. Tata zabierze go z sypialni. Wow, ten jest dość duży. Zawołam mamę świnkę. Mamo świnko! Witaj, panie chude nóżki. Peppa zrobiła się trochę odważniejsza. Podoba mu się w moim domku dla lalek. Witaj, Peppa. Dziadek pies jest najlepszym przyjacielem dziadka świnki. Bardzo się dziwię, że twoja łódka nadal pływa, dziadku psie. Jest prawie tak stara jak ty. A stara łódka jest wciąż dużo szybsza niż twój nowiutki jacht, dziadku świnko. No cóż, stary morski psie, ścigajmy się. Przygotuj się na przegraną, kotwico morska. Obaj zachowujecie się jak małe dzieci. Dziadek pies nazwał mnie kotwicą morską. Nazwałeś go najpierw morskim psem, dziadku. Powinieneś go przeprosić. Zrobię to, jeżeli on mnie przeprosi. Dziadku, przeproś dziadka świnkę. Jest twoim przyjacielem. Nie, on jest kotwicą, a moja łódka jest szybsza niż jego. Dobrze, morski psie. Ścigajmy się do następnego mostu. Liczymy do trzech. Raz, dwa... Już! Wystartowałeś za wcześnie! Złap mnie, jeśli potrafisz, kotwico! Wodny pies! Tylko tak szybko potrafisz? Nie złapiesz mnie! Wygrałem! Ojej, dziadkowi skończyło się paliwo. Bardzo mądrze, kapitanie dziadku. Może płynąłem trochę za szybko. Jak wrócimy do domu? Spójrz, tam jest dziadek pies. Dziadek pies podholuje nas do domu. Nie, nie chcę holu tego psa morskiego. Nie proponowałem, że cię będę holować. Czy wy kiedyś dorośniecie? Dziadku, proszę, przeproś dziadka psa. Przepraszam, że nazwałem cię morskim psem. A tata będzie czarodziejem. Nikt nie będzie wiedział, że czarodziejem jest twój tata. Przedstawisz mnie jako zadziwiającego sztukmistrza. Zadziwiający sztukmistrz? Tak, zadziwiający sztukmistrz. Tata ćwiczył magiczne sztuczki przez cały tydzień. Idą goście! Przyszli przyjaciele Peppy. Tędy kot, Suzy owca, Dany pies, Rebeka królik i Pedro kucyk. Witajcie wszyscy! Wszystkiego najlepszego, Peppo! Chodźcie, dzieci, przyjęcie się zaczęło. Tata świnka da przedstawienie magii. Peppo, pamiętasz, co masz powiedzieć? Panie i panowie, przedstawiam zadziwiającego sztukmistrza. Dobrze, tato. Panie i panowie! A, magiczny tatuś! Oto pierwsza sztuczka. Abrakadabra! To Teddy! Do drugiej sztuczki potrzebuję jednego ochotnika. Ja!
Zapraszam tu pannę, która pierwsza podniosła rękę. Powiedz widowni, jak masz na imię. Suzy Owca. Dobrze, Suzy. Tu są trzy piłki. Czerwona, niebieska i żółta. Dobrze. Musisz szybko wybrać jedną z nich, kiedy się odwrócę. Dobrze. Czy już wybrałaś? Tak. Abrakadabra, wybrałaś żółtą. Nie. Abrakadabra, niebieską. Nie. Abrakadabra, czerwoną. Tak.